Trwają targi Opolagra. To największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. Mimo niekorzystnej pogody i żaru lejącego się z nieba, wielu wystawców wystawiło swoje produkty, no i odwiedziło wystawę również wielu zainteresowanych. Odbywają się wyceny bydła mięsnego i mlecznego, jak i pokazy maszyn rolniczych. Zobaczmy, jak podoba się to zainteresowanym, co zwraca ich uwagę. Dzień dobry Państwu, jak Wam się podoba na targach? Ogólnie jest miło, przyjemnie, ale gorąco. Ale mimo pogody zdecydowaliście się tutaj na pobyt. No tak, właśnie będziemy kończyć ten pobyt, bo niestety słońce nam już tak doskwiera, że... Ale prowadzicie również gospodarstwo, że tutaj jesteście? Czy maszynami jesteście zainteresowanymi, czy wystawą bydła? Głównie maszyny. Głównie maszyny. I co Was tutaj przykuło, Waszą uwagę? No przede wszystkim jakby oferta różnych producentów, którą można na bieżąco porównać. Jakość wykonania. I cenę oczywiście. Z wystawy Opolagra odbywa się również wycena bydła mlecznego i mięsnego. Swoje jałówki prezentuje tutaj jeden z hodowców. Jak się pan nazywa? Grabiński Henryk. Panie Henryku, jakie jałówki pan wystawia i na jakie miejsca pan liczy? No, każdy liczy na najlepsze miejsca. Wystawiam dwie jałówki i dwie krowy. Pytaliśmy też tutaj już wszystkich uczestników, którzy zwiedzają i oglądają maszyny, jak radzą sobie z upałem, ale jak radzą sobie hodowcy, jak radzą sobie zwierzęta? To znaczy zwierzęta, szczególnie bydło, nie znosi upału, lubi zimno, mróz. No co można, jakieś zraszacze, wentylatory, przewiewy. Żeby te krowy nie cierpiały, bo to chodzi, no to są zwierzęta, które z nas żyjemy, z nich żyjemy. One nas żywią, a my musimy je kochać i po prostu je odpowiednio traktować. Mówiliście się na targach? Tak, oczywiście, to jest największa frajda do młodych rolników, żeby sobie zobaczyli przyszłość, co będą pracować. I niech się przyzwyczajają do tego, co będzie. A czyli przyszłość tutaj w młodych, pan liczy pan na nich? No, myślimy, nie? Chłopcy. Czyli wspólnie prowadzicie już gospodarstwo i najmłodsi też się interesują tym, co się dzieje. No pewnie, pomagają już od młodych lat. I co tutaj najbardziej was zainteresowało? Czy to są pokazy bydła, czy może pokazy maszyn rolniczych? Na razie pokaz maszyn rolniczych, a do bydła dopiero dojdziemy. Także na końcówkę bydło na spokojnie sobie usiądziemy. Ale tym się interesujecie również? Tak, bo bydło w domu. Z nami jest Wojciech Mankiewicz z firmy Manitu Polska. Panie Wojciechu, z czym dzisiaj tutaj przyjechaliście na wystawę? Dzisiaj przede wszystkim chcemy pokazać ręcz maszyn rolniczych. To jest jak dla nas najważniejsze, tutaj jest to impreza bardzo ważna rolnicza w tym rejonie. Z czego gdzieś tam mówię, głównym takim naszym elementem jest ładowarka przegubowa z teleskopem. Jest to rynek mocno rozwijający się, jest to nowość w naszej ofercie i gdzieś tam tutaj właśnie chcieliśmy tę maszynkę troszkę ludziom pokazać. Jest to bardzo fajna sprawa. Różnica w stosunku do teleskopa jest taka, że operator siedzi na środku maszyny, bardzo dobra widoczność. Minusem jest to, że jest maszyna troszkę wyższa niż normalnie teleskop. Nie? Także jeżeli ktoś nie ma ograniczeń, jak najbardziej dedykujemy tą maszynkę. Poza tym tutaj odbywa się również widowiskowy konkurs Manitu Cup, który zgromadził dużą ilość obserwujących. Na czym to polega? To są zawody operatorów. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma uprawnienia, kategoria 1 WJO, może wystartować w tym konkursie. Tory są równoległe, kwestia czasówki. Jest slalom, jest wymiana sprzętu, jest przełożenie balotów, jest rzucenie piłek do kosza. Nie? Typowa taka sprawnościówka dla operatorów. Kto ma najlepszy czas, wygrywa.